Siemanko wszystkim, z tej strony Husiek, jest dzisiaj ze mną Płodny Bigos, siema. Siemanko. I jest to pierwsza osoba właśnie z listy zaproszonych do mojego regionu. Do regionu jeszcze dojdzie reszta osób, którą z listy, którą zamieściłem na Facebooku. Bodajże chyba w piątek i cóż, będziemy sobie dzisiaj grać. Bigos dopiero zaczyna. Także dokładnie. Nie wiem, jaką masz koncepcję na miasto. Wszystko i nic. Na razie prowadziłem. Wszystko i nic. Dobra. Mieszkańców. No to lecimy. Aha, i właśnie takie info jeszcze dla was wszystkich, którzy oglądają i osoby, które dostały się tutaj na region. Z każdym z was będę chciał sobie właśnie coś takiego nagrać. Wstępny, taki 15-minutowy mi się filmik, żebyście przedstawili swoją koncepcję na miasto i tak dalej, takie bla bla bla. A później będziemy grać po prostu już w jakimś takim większym gronie właśnie tutaj naszej grupy. I myślę, że całkiem spoko będzie się tam grał. Wszyscy będziemy sobie grać na TeamSpeaku, także myślę, że się wszyscy poznacie, polubicie i no nie wiem, co tam będziecie chcieli jeszcze robić. Oby nie fapać. Okej. Dobra. W sumie, wiesz co, zastanawiam się, nie wiem w co iść jeszcze z miastem. Czy iść w jakieś, nie wiem, turystykę, czy... Nie wiem. Zawsze, wiesz co, nie wiem, długo grasz w SimCity? W SimCity będzie, że od premiery. A, premiery. No to w sumie jakieś pojęcie masz już. No i jak sobie tam, powiedzmy, budujesz miasto, to już idziesz w jakiś konkretny styl, czy... Wiesz co, na początku rozwijam tak wszystko pomiędzy, no. I potem coś burzę, jakiś element i turystyka. Turystyka, kasyno i tak dalej. I to jest naprawdę klucz do sukcesu według mnie. Dużo się na tym zarabia. Czyli na taki rozrywkowy, nie? Dokładnie, ale na początku na razie spokojnie, bo według mnie, jeżeli na początku już uderzymy w ten, no to szybko możemy polegnąć. Ja myślę właśnie, żeby też uderzyć sobie troszeczkę w strefę rozrywki, bo w sumie te parki i tak dalej. Masz te dodatki też, czy...? Nie. Nie posiadasz jeszcze. Jeszcze. Jeszcze, ale na pewno zakupię. No i w sumie zobaczymy. A czy wiesz co, tak żeśmy rozmawiali przed nagraniem, że te dodatki, nie? No to tak troszeczkę kuleją, jak dla mnie. Dokładnie. Nie? I jeżeli one by były w granicach 10 zł, to nie miałbym nic przeciwko, ale 20 zł dodatek? No sporo, jeżeli jednak ten dodatek na... No mało oferuje, nie? Jeżeli on by miał zmieniać, nie wiem. No coś większego naprawdę, co by zmieniło całe miasto, jak najbardziej mogę zapłacić. Ale wiesz co, ostatnio jak z Misterem rozmawiałem, nie wiem czy ty słyszałeś o tym, czy nie słyszałeś, było coś takiego, że nie zrobili tych dużych regionów, na przykład, nie? Że są te malutkie miasteczka takie, no, te obszary, gdzie możemy budować swoje miasto, tylko dlatego, że zżera ci strasznie dużą ilość obliczeniową, moc obliczeniową procesora. Każdy sim, nie? Jak ma podążać za gdzieś tam za drogą i tak dalej, do pracy, do szkoły i tak dalej, i tak dalej. I to jest obliczone z procka, nie? I dlatego nie zastosowali większych tych regionów, nie? Koleś teraz, niedawno jakiś koleś, wiesz, no nie wiem, jakiś fan powiedzmy gry, skonstruował nowy skrypt, dzięki którym te obliczenia są wykonywane za pomocą dróg, połączeń dróg, a nie każdego indywidualnego sima. No i wiesz, i robili petycję do EA, żeby się właśnie zgodzili na to i powiększyli regiony tym kosztem. No i jak to EA? Wiadomo, Electronic Arts baleje. Ale pamiętam, że na początku Electronic Arts też się chwaliło, że połączenie z internetem jest konieczne, bo wszystkie simy są przez ich serwery tam jakoś kontrolowane. A SKK ogóle... przecież tam udowodnił, że można bez internetu grać chyba 15 minut. No można właśnie jakoś. Tylko że z tymi zapisami jest problem, nie? Czasami najbardziej wkurzające to że grasz sobie, nagle ci padnie internet czy coś i już nie zapiszesz tego. Nawet jako w pliku lokalnym, załóżmy, tak, no, padnie ci internet czy coś się stanie i tracisz to miasto, bo brak zapisów. Dokładnie. Chociaż to mogli poprawić, nie? Chociaż no. Zapis gry, bo już nie mówię, może być przez internet, bo dla mnie to nie jest problem, tylko żeby ten zapis, by nie tracić rozrywki, nie? No. Jednak szkoda, że sam ja, wiesz, jak ci padnie na dłużej, no i co wtedy zrobić? A to ostatnio właśnie słyszałem, że coraz częściej pada net. Nie wiem dlaczego.
Coś się... W sumie u mnie na razie nie, no ale... Bywało różnie. O, Jesus, dobra, drogi. To już w SimCity sobie radzisz, nie? Tak, tak. Dostałem nawet jakiś tam prezent od Electronic Arts. Tam miałem do wyboru, za darmo grę jako. Za te serwery, tak, to wszyscy zostali, którzy tam chyba aktywowali grę do któregoś tam po premierze, nie? I dokładnie. Ja sobie pamiętam, chyba wziąłem sobie Dead Space'a trójkę. Ja sobie zakupiłem SimCity, bo właśnie... O. A wy za mnie to takie, wiesz... Wypuścili na szybkiego produkt i... Pamiętam te reklamy, jaki szał był SimCity. Ta, a później wszyscy zobaczyli... No szkoda, że nie są miasta większe. Pamiętam to jak dziś, że wszyscy skrytykowali to, że miasta są malutkie. Na każdej stronie o grach. Tak, to wszędzie SimCity. Wszędzie było SimCity, to się akurat zgadza. No, dobra reklama? No. Wiesz, dobra reklama dźwignią handlu, nie? Ale myślę, że pomogły im też inne tytuły, nie? Bo jednak to był klasyk. A to wiadomo. I nawet co, jednak czwórka mi się wydawała miliony razy lepsza. Na przykład, wiesz co, nawet nie rozumiem, grałeś w czwórkę? Grałeś na pewno, nie? Grałem, tak. No, dlaczego na przykład zrezygnowali z formowania terenu? Pamiętasz, że to sobie można było robić wąwozy, rzeki i tak dalej? Tutaj nie ma tego, brakuje, wiesz, zawsze prawie że płasko. A jak na przykład znajdziesz jakąś górę czy coś, to trudno jakoś rozwinąć miasto, bo jednak tracisz te jakieś tam kawałki, gdzie są... No jasne, złożone na przykład, no. I miasta są za małe, żeby właśnie takie wariacje wykonywać. No strasznie brakuje tego. No już są. Mi tak jak mówiłem, mi się nawet gra trochę niewygodnie, bo mówię, no miasta są troszeczkę za małe. To wszystko od początku rozplanować. No. No. Ale wiesz, czasami... To się bardzo fajnie. Czasami to się nawet nie da rozplanować, bo chcesz sobie rozplanować, a tu... kurczę, pasowałoby jeszcze problemy. To postawić, nie? Pasowałoby jeszcze to zrobić i... I jest peszek. Wielkości miasta. Z drugiej strony musisz postawić elektrownię czy radę. No, dokładnie. Coś ciężko zgrać, ale... Coś się przerywa, nie wiem, czy masz mikrofon za blisko, za daleko, czy czułoś za nisko. Oj, przepraszam, nie wiem. Może sobie teraz już okej? Okay? A teraz zależy okej. Okay. Byłem rzeczywiście za daleko, przepraszam. Byście G... O, nie słychać Bigosa. Właśnie? Nie, teraz już słychać. A. Tylko, żeby wy komentarze Bigosa nie słychać. A Bigos wylądował w garczku i... Ale mówicie, pierwszy raz jak tam wiesz, zobaczyłem ten dwójnik płodny Bigos. A pierwsze co mi się skojarzyło, Bigos. Co się, kurde. Zjadłem takiego bigosiku, takiego wodnistego. O matko. Mówicie, masakra. Twój sąsiad się odzywa. Słychać? No. No kurde. Nie wiem, podejrzewam to małe dziecko, które tam napierdziela czymś co chwilę. Nie wiem po prostu co z tym dzieckiem, co z tą Polską. Uczujecie, ja mam domek jedna raz inny. No to jest już lepiej. Uroki mieszkania w bloku. Niestety. Dobra, pracę mają, jakby nie patrzeć. Jak u ciebie? U mnie na razie jeszcze się osiedlają i właśnie zakładam pierwsze strefy. Ja kiedyś pamiętam, zbudowałem wielkie, wielkie miasto. No. Tak nazwać. Zbudowałem... Ale wiesz co, jeszcze nawet tak propos miast, nie? Jeszcze nie widziałem nigdy, żeby się komuś sobie udało. Może też dlatego, że nie oglądam. jak są te dodatki, nie? Miasta...
niemieckie, francuskie i tak dalej, nie? Mam te dodatki, stawiałem te budynki i jakoś nie rosły mi te miasta w tym później stylu tam francuskim czy niemieckim. Nie wiem, czy to trzeba strasznie dużo czasu, czy... Nie wiem, nie mam pojęcia. Podejrzewam, że to jest jakoś tak ograniczone. Twoje budynki, które postawisz, tylko będą niemieckie. Prawda, nie wiem, nie mam tych... Ja tak się kurczę zastanawiałem kiedyś, że nigdy tego nie osiągnąłem, tak że... Ale, wiem, dobra, mniejsza, kiedy indziej. Dobra, no jak ustawię średnią strefę, mają zapotrzebowanie, to muszę podnieść znowu drogi. Może tutaj. No i brakuje mi tego, że... nie masz podziału na strefy, że sam wiesz, tutaj nie, załóżmy niskiej gęstości, tutaj tam wysokiej. No, I średniej, nie tak było w czwórce. Dokładnie tak. Tego mi strasznie brakuje. Dobra. Tutaj średniej. Ciekawe, czy Electronic Arts podjęło te wszystkie ograniczenia, będą na to dobre, czy o co chodzi? O, cholera wie w sumie, co oni będą kombinować. Zresztą troszeczkę są pazerni na kasę, że oni się można spodziewać wszystkiego. Mam problem z prądami. U mnie jest 4,1 nadwyżki. A, to... Do czasu. U mnie jest już... Dobra, 13,9 nadwyżki. Ładnie poszedłeś. Cztery wiatraki, myślę, że im wystarczą. Dobra. Początku jak? Oj, ładnie zarabia 11 tysięcy na miesiąc, na godzinę, wow. O kurde. Chyba pierwszy raz mam taki zarobek w SimCity. 11 tysięcy? LOL. Fox. Mam cheater. Toż to się hajs zgadza. Jak można zarabiać? O, na godzinę 11 tysięcy? Życie jak w Madrycie. To odcinek będzie 4 godziny. Ta. Okej, okay, tu nam się już budują większe budyneczki. Nice. No, zarobki mi spadły. Już mam 10 tysięcy. Ale jeszcze łatwo przyszło, łatwo poszło. No, dokładnie. O, już 11, dobra. Znowu łatwo przyszło. Dobra, trzeba mi się wdojść już takie mini bloki. Kamienica. Ja przez to, że 1000 razy grałem w SimCity, nadal mi pierdziela o poradnikach. Powinna być taka funkcja odczep się i zostaw. A no tak. Co wziąć w region, bo mogę ulepszenie wziąć tego. Wydział Oświaty, Finansów, Bezpieczeństwa, Turystyki, Transportu czy Użyteczności Publicznej. Proponujesz coś? Będziesz coś potrzebował? Ja teraz dopiero zaczynam, więc nie wiem. Może wziąć o tym budżecie, co? Też tam jeszcze Wydział Finansów, no też tam się będziemy mogli sobie regulować podatki. Dokładnie. Okej, pyk. Dobra. To w hajs. Dobra, no to już możemy regulować podatki każdy osobno. A za ten ją obniżę. Tu też nie obniżę, tu też nie obniżę. A ten damy 99%. Okej, okay, dobra. Może średnie się będą budować, bo są niższe podatki. Zobaczymy.
Więc tak jeszcze myślałem o SimCity. Ciekawe, co by było, gdyby dodali parę roku. Podejrzewam, że... O, to by było fajne. To by było fajne, ale czekałbym na mody, na moda z Polską. Porę roku. Zima zaskoczyła drogowców. Paraliż miasta, tak. No to by było na porządku dziennym, podejrzewam. Tak, wylewy rzek. Metro byśmy zamknęli. No. Tak, to by było pewne, także... Ale myślę, że to by był ciekawy pomysł, aby wprowadzić właśnie pory roku. Byłoby coś nowego. Dodatkowe skutki uboczne. O, to trochę skutków ubocznych, ale to wiesz... Przeżyłoby się. No, jeżeli nie Polska, to tak. Jeżeli Polska, to... No. To taka normalka. Wiesz o tym, że na początku, jak było SimCity, to można było przejść do sąsiada i na przykład mu tam... Tak, tam mogłeś mu nabijać ten, nie? Kasę chyba i tak dalej, wszystko robić. Nie, bo mieliśmy taki problem, tak kiedyś właśnie wszedłem i tak... What the fuck? Ja dopiero się o tym dowiedziałem, jak... Nie, jak już załatali tą dziurę. A, to tak... W porę. A w ogóle ostatnio była aktualizacja, nie? Była właśnie dawno, no. Coś tam robili, ale... Nie wiem właśnie nie co. Nie sprawdzałem, co dodali. Ja też. Aktualizacja i gram. Graj. Dokładnie, graj. Nie wiem, no, jako tako działa, ale też nie widzę jakichś, nie wiadomo, jakich wielkich zmian, także... Także chyba nic specjalnego też nie dodali. Podejrzewam, że jakieś usprawnienia, które powinny już być w gotowym produkcie, ale... Możliwe. Ja cię kręcę, 17 zgonów. Ouu. Ludzie ci umierają. Buduję drugą Polskę. O, coś tutaj się zaczyna dziać w tym miasteczku. Sobie pomyśl, jak wszystkie miasta będą zajęte. No właśnie, to trzeba już, jak ludzie tam, cała reszta będzie grała. A co to jest za miasto? Trzeba będzie zająć się tymi wielkimi dziełami, nie? A, Kalisz. Jezus, ktoś sobie już odrąbał. Jeszcze widzę, nie wszyscy zaakceptowali zaproszenia. Ale no im szybciej, się... tym lepiej. No tak, bo wiadomo, bo lepiej startować z miastami na równi niż rozwiniętymi. Ja już Kosiemię mam takie, widać, dosyć rozwinięte, właśnie idę je odwiedzić. Kalisz. No, zobaczymy. 86 tysięcy mieszkańców. No i też można wybrać te lepsze... Można wybrać te lepsze regiony, nie? No tak. Wiadomo, że nie wszystko. No tu miasteczko już ładne. Lifey ktoś? No, ktoś dał Lifey chyba, bo to 84 tysiące mieszkańców, 18 tysięcy zarobku. Dwie noce spędził. No. Powody. O, elektrownię jądrową ma. O kurde. Także jak widzicie, warto szybko akceptować zaproszenia. No. Bo potem jak się oni lecą, ciężko. Wykształcenie już ma. Nieźle. Tą szkołą też fajnie, że można rozbudowywać te wszystkie budynki. Jaką ma tu strefy? Większość stref mieszkalnych, mała przemysłówka i trochę handlówki. Nice. To zaplanował. Ładnie sobie zrobił. Urządził się. No, może dokładnie, można tak powiedzieć. Dobra, to wracamy do mnie.
Jeszcze sobie zaraz obejrzę, zaglądę do ciebie. Kurde, jak tu jest ciemno, szaro i ponuro. Wow. Tak, dobra, coś tutaj się dzieje. Okej. Okay. Pik. No, 4000 mieszkańców już. Poznań. Widzę, że, same miasta polskie na razie. Prawie czy ktoś. Właśnie jestem u ciebie na regionie. Znaczy na mieście. No, widzę, że też przemysł i mieszkalna trochę i sobie żyją. Tylko mapa za chwilę się aktualizuje, nie? Bo to tam... Tak, tam jest dokładnie coś, jakieś opóźnienie. Drobne. Handlówkę u ciebie chcą. Oni wszystko chcą. Zakupów nie macie robić. No właśnie, tworzę strefę komercyjną, a dodatkowo byłem. Fajnie te drzewa wyglądają na środku. Prawie. Że ta najniższa grupa społeczna, która tutaj sobie mieszka, to oni takich, nie wiem, bardziej w kempingach, przyczepach mieszkają niż... Masakra. Ale potem te domki już są nawet ładne. No. Ten już drugi stopień jest bardzo ciekawy. No drugi stopień już tak, lepszy. Ładnie. Wczoraj chyba sobie słuchałem, co u nich słychać, wiesz, klikałem na domki i jakie tam odgłosy. Wszyscy telewizor mają włączony. Grupki jechane, wszyscy robią. Wszyscy twardo pracują, nie? Dobra, żyd. Kolejne, co jest dziwne, gramy w tym samym regionie i u mnie jest noc, byłem u ciebie w mieście, jest dzień. A u mnie teraz też jest noc. I tak jest... Dobra. Okej, okay, tu myśl... Niosłeś się w czasie. No dokładnie, chyba tak. Dobra, mi się już rozbudowują dalej. Tak więc spoko. Już trochę tu grasz, nie? No, w sumie gram, ja wiem. Dwa dni może. No, grałem, czy dwa dni ogólnie, a granie tutaj, ja wiem, może z godzinkę, półtorej. Mniej więcej. Gdzieś tak. No bo tak widzę, mamy 23 minuty odcinka, tak żebyśmy sobie mogli spokojnie skończyć. No to zleciało. No to ogólnie gra szybko leci. Dokładnie. Niby się mówi, że łatwo, szybko ten zbudować i tak dalej, ale czas jednak leci. No, wciągam już sobie. Kiedyś tak siedziałem i grałem, tak patrzę, o, jeszcze to i tak patrzę, o, 2 godziny. A miałem grać tylko pół godziny. No, 2 godziny. Dobra. Tak jest z nowymi miastami. O. Najnowsze wiadomości. Kosmici. Świetnie. Są kosmici? Tak, właśnie. Fajnie, świetnie, po prostu. Widziałem jakieś tam dinozaury, coś tam, ale tego jeszcze nie doświadczyłem. Cholera. Co się stało? Może nie, może nie zaatakują albo coś. No nie, zaraz mam UFO właśnie nad miastem. Dużo hajsu. To małe zielone ludziki. Dobra, zobaczymy, co będę robić dalej. Konto bankowe i husiek. Wyzerowane konto. I to. Tak, te 11 tysięcy było podejrzane. No. Tak. Obcy porwali moją babcię. Fajnie. O, Jesus. Dobra. To jak już mamy po inwazji kosmitów, to widzimy się w przyszłym odcinku. Cóż, tak. Ze mną był oczywiście płodny Bigos. Byłem. Byłeś. Na przyszły odcinek będzie ktoś z was kolejny. Kto, to dowiemy się tego w najbliższym czasie.
A później, tak jak mówiłem, z całą resztą z was będziemy grać na regionie jako za pomocą TS-a i tam sobie będziemy grać, także ze mną, z płodnym Bigosem i całą resztą osób zobaczycie się pewnie niebawem. Także cóż, ja się z wami żegnam, żegna się z wami płodny Bigos. Trzymajcie się. I do zobaczenia, pa pa. Pa pa.